Ruszyła rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych. Dla polickich placówek oświatowych to wyścig o uczniów, a właściwie o ich rodziców, którzy szukają dla swoich dzieci odpowiedniego miejsca do nauki. Policka Piątka zorganizowała swój dzień otwarty 9 marca w godzinach popołudniowych. Coroczna inicjatywa ma na celu przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły i zachęcenie najmłodszych do rozpoczęcia nauki właśnie w tej placówce. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli chociaż trochę oswoić szkołę, zminimalizować te ewentualnie negatywne emocje, a podkreślić, wzmocnić te właśnie pozytywne, że szkoła to miejsce przyjazne. I tak bym chciała, żebyśmy dzisiaj wszyscy mogli poczuć, że to jest nasza szkoła, że to jest miejsce nie tylko intensywnej nauki i pracy, ale takie miejsce również radosnego zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, pasji. Dzień otwarty był okazją, by zobaczyć szkołę od kuchni, poznać wyposażenie sal lekcyjnych, ofertę zajęć dodatkowych, a także osobiście przekonać się, czy jest to miejsce przyjazne dzieciom. Oprócz, wiadomo, edukacji stawiamy też na ogólny rozwój dzieci, a więc mamy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. To będzie koło teatralne, koło taneczne, Rytmiks u nas również ma swoje zajęcia, koło muzyczne, koło plastyczne. Naprawdę dużo się dzieje. Od klasy pierwszej nasze dzieci uczą się języka angielskiego, również język niemiecki w naszej szkole, w szkole jest. To także niepowtarzalna okazja, by spotkać się z dyrekcją, kadrą pedagogiczną i porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, by poznać metody ich pracy. Pedagogika planu daltońskiego opiera się na samodzielności uczniów przede wszystkim i tutaj pracujemy tą metodą u nas w klasie. Dzieci mają swoje obowiązki, mają umieszczone zadania. Uczymy się także współpracy. Każde dziecko raz w tygodniu zmienia miejsce przy stoliku. Dzień otwarty ma w ciekawy i niebanalny sposób zachęcić rodziców, by spośród wielu placówek wybrali taką, która będzie najlepsza dla ich dziecka. Wydaje mi się, że ta szkoła jest dosyć taka mała, taka rodzinna i klimatyczna. Te dzieci nie są tutaj anonimowe, będą takie chyba zaopiekowane, takie przynajmniej odnoszę na razie wrażenie. No przede wszystkim szkoła inspiruje do działań w rozwoju dzieci, prawda, w dalszym. Także tutaj córka rozwija się tanecznie, także no, jesteśmy zadowoleni, przynosi to efekty. 6 marca w gminie Police ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych, a więc czas, w którym placówki prześcigają się w prezentowaniu swoich ofert. Szkoła podstawowa nr 5 imienia Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi mieści się w Policach przy ulicy Wojska Polskiego oraz w Mścięcinie przy ulicy Cisowej. Tam dzień otwarty zaplanowano na 14 marca. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie.